Natalia Janoszyk. Od kilku miesięcy jest na ustach żurnalistów. Ta młoda osoba potrafiła wprawić w zachwyt jej osobą sporą część polskiej przestrzeni medialnej. Zapraszano ją do największych stacji telewizyjnych jako kobietę wielkiego sukcesu aktorskiego w Bollywood. Wystąpiła nawet w Tańcu z Gwiazdami. W indyjskiej krainie snów, zwanej Bollywood, miała być nazywana księżniczką, a jej fotki na profilach społecznościowych utwierdzały wszystkich w przekonaniu o wielkiej karierze. Wszystko byłoby dalej pięknie, jak to w krainie snów, gdyby nie pewien gruboskórny, uparty i dociekliwy jegomość o nazwisku Stanowski. Krzysztof Stanowski ogłosił, że dotychczasowe dokonania Natalii Janoszek to mistyfikacja. Później poszedł o krok dalej i na kanale sportowym zamieścił 3-godzinny film poświęcony celebrytce, która przez lata chwaliła się swoją karierą w Bollywood czy wystawnym życiem. Dziennikarz przedstawia dowody, że to wszystko było wymyślone. Rany, chciałbym powiedzieć, jak bardzo nieznana w Indiach jest Natalia Janoszek i przyrównać ją do jakiegoś nieznanego w Polsce aktora. Ale niestety nie znam żadnego tak nieznanego w Polsce aktora, ponieważ jest on nieznany. Przygłupim dziennikarzom nie przeszkadza to iść dalej i pytać o Hollywood, bo z Bollywood do Hollywood jest krótka droga, więc Natalia dostaje całkiem serio pytania o Hollywood, a ona całkiem serio na te pytania odpowiada. Wróćmy jeszcze do Hollywood. Słuchaj, ale to tak nie jest łatwe przeskoczyć, zrobić karierę w Hollywood. Czy ty tam masz agenta? Jak to wygląda, żeby trafić w ogóle do jakiegoś projektu? I tak, i to jest właśnie wielka hollywoodzka kariera Natalii Janoszek. Siedzi dupą na piasku, a obok niej przebiega cycata blondi w kierunku jakiegoś faceta i Natalia się nawet nie odzywa. Trwa to tak krótko, że możemy cały ten fragment puścić na prawach cytatu i nikt się do nas nie doczepi. Możemy puścić całą karierę Natalii Janoszek w Hollywood w 5 sekund. Mówiąc krótko, Natalia Janoszek zagrała w tym filmie mniej więcej tak jak Tomasz Smokowski w meczu Polska-Grecja. Oczywiście nie przeszkadza to tej blagierce w kółko opowiadać o Hollywood. Pierwsza Polka, która gra i w Bollywood, i w Hollywood, i dostaje nagrody. Jakoś tak utarło się, że lubię być pierwsza. Nikt niczego tutaj u nas nie weryfikuje. Ponadto można przeczytać, że Natalia zyskała zagraniczną rozpoznawalność wystąpieniem w 2019 roku podczas ceremonii otwarcia 72. Festiwalu Filmowego w Cannes. Zapytacie, jakie to było wystąpienie? Odpowiada wam od razu. Otóż po prostu poszła do wejścia. Poszła do wejścia i trafiła. I to było jej wystąpienie, które dało jej wielką sławę. Nie występowała tam na scenie. Nie grała w żadnym filmie, który był tam pokazywany. Ona po prostu weszła. I Wikipedia to odnotowała. Mówiąc krótko, kariera Natalii Janoszek w Hollywood to jakieś 3 sekundy siedzenia na piasku w kostiumie kąpielowym i brak jakiegokolwiek tekstu. Jej kariera w Bollywood to jakieś podrzędne produkcje, których nikt nie ogląda, nikt nie zna. Skoro jest tak, jak przekonuje Krzysztof Stanowski, który zadał sobie trud sprawdzenia kariery Natalii Janoszek w Indiach, w których nawet największe gwiazdy Bollywood nie mają pojęcia, kim jest Natalia Janoszek, to trzeba zadać pytanie o to, jak działają media w Polsce. Dlaczego tak łatwo można z nich zakpić? Jeżeli dziennikarze są leniwi i nie chce im się sprawdzić informacji, to możemy podejrzewać, że równie dobrze mogą bzdury przekazywać nam wszystkim w swoich serwisach informacyjnych. A to już jest bardzo poważna sprawa. Dodatkowo bulwersuje fakt, że niektórzy przedstawiciele świata medialnego próbują bronić tej, która z nich zakpiła. Ja myślę, że Natalia Janoszek też jeszcze dostanie od życia szansę. A pan na przykład myśli o tym, aby ona ponownie pojawiła się w telewizji Polsat? No bo była w programie Taniec z Gwiazdami, w programie Twoja twarz brzmi znajomo. I wysoko się w tych rankingach dostawała, póki nie spotkała swojego kata. Myślę sobie, że to nie jest tak, że mamy gotowe miejsce, tylko nie skreślamy. Był pan zaskoczony, gdy, nie wiem, czy miał pan przyjemność oglądać materiały Krzysztofa Stanowskiego, ale gdy w ogóle cała ta sytuacja przeniknęła do mediów o tej sfingowanej karierze Natalii? Wie pani co,
Ja bardziej byłem zniesmaczony tym, że on to nazywał dziennikarstwem śledczym, bo dziennikarstwo śledcze w Polsce zajmuje się poważnymi tematami. Przez wiele lat pracowałem z dziennikarzami śledczymi i to nie miało nic wspólnego z tym, co zobaczyłem. Jakie miałby pan na przykład teraz rady dla Natalii, jeżeli chciałaby właśnie powrócić do telewizji? Była sobą. Myśli pani, że jej kat niczego w swoim życiu nie podkolorował, nic marketingowo nie sprzedał? Nie wierzę, jest mi smutno, że taką sobie ofiarę wybrał na swój mega show. Pan polubił prywatnie Natalię Janoszek? Generalnie lubię ludzi. Nawet jego lubię. Ale myślę, że w każdej sytuacji trzeba mieć jakąś granicę. Tutaj została przekroczona? Niewinna albo mało winna dziewczynka została mocno skopana i tyle. Krzysztof Stanowski, odpowiadając niejako Miszczakowi, powiedział: zastanawiałem się, czy pan Miszczak naprawdę tak myśli, czy jednak wie. To wszystko jest jego wielka skucha i jego telewizji. Ale przecież musi pokazać, że nie będzie jakiś tam youtuber Stanowski mu strącał pionka z szachownicy, bo potem się okaże, że za miesiąc strąci innego. On będzie chronił innych ludzi, całą organizację i pewien system. Chce pokazać, że nie zostawia rannych na polu bitwy. Ale jaki ostatecznie był jego przekaz? Że taka telewizja jak Polsat może kłamać? Że dziennikarze w śniadaniówkach nie muszą weryfikować, kim są goście? Zapewne Natalia Janoszek nie jest jedyną, która zaistniała medialnie w sposób łatwy i przyjemny. W sieci znajdziemy całe mnóstwo gwiazdek znanych z tego, że coś głupiego powiedzą, obrażą kogoś w sposób, w jaki nikt jeszcze nikogo nie obrażał, albo udzielają wywiadów, w których mówią, że coś sobie przyszyją lub utną. Niestety współczesny świat zalała tandeta. Młodzi ludzie nie czują potrzeby podjęcia ciężkiej pracy nad sobą, bo wiedzą, że bez niej zdobędą świat. W tym pomogą im głupi i leniwi żurnaliści i wmówią masom, że białe to jest czarne, tylko ma taką chwilową orientację. Pozytywne w tym wszystkim jest to, że każda mistyfikacja, każde kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw.